Channeling Crayona z dnia 27 czerwca 2020 roku przekazany w North Carolina. Tytuł channelingu – Uzdrawianie. Część pierwsza. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Jest wielu, którzy nie rozumieją, co rzeczywiście dzieje się w czasie channelingu. Bardzo wielu śledzących channelingi w dalszym ciągu uważa, że to czyta się tak jak tekst. Coś, z czego można zrobić notatki, aby przeglądnąć je później. To jest użyteczne i może być przydatne w życiu, ale to jest tylko jedna warstwa. Co więc dzieje się w ciągu channelingu? Ci, którzy odczuwają bardziej głęboko, rozumieją, że w czasie każdego channelingu, który pochodzi ze źródła, jest cały szereg warstw przeznaczonych dla człowieka. Niektóre z tych warstw zawierają tylko informacje, i nie ma nic złego w tym, jeżeli ktoś odbiera tylko to, bo to jest to, co mu jest potrzebne i zaspokaja jego ciekawość. W następnej warstwie mamy do czynienia z energią. Bo to, co się dzieje, to dodatkowo do informacji jest jeszcze następny poziom informacji. I ci, którzy są wyczuleni na to, rozumieją, że w tych warstwach informacje podawane są nie tylko w języku, który jest zrozumiały. Następna, trzecia i czwarta warstwa dotyczą również energii. A to, co się dzieje w czasie channelingu, wychodzi daleko poza tylko i wyłącznie informację, która jest w języku, którego używa przekazujący. Bo w czasie channelingu kreowane jest pole, i to dzieje się w każdym channelingu, który pochodzi ze źródła. To pole, które jest kreowane, to jest pole kwantowe, wielowymiarowe. Ja nazwę to pole polem przyzwolenia. Pozwala ono człowiekowi widzieć rzeczy, których przedtem nie widział, słyszeć rzeczy, których przedtem nie słyszał, odczuwać rzeczy, których przedtem nie odczuwał i nie myślał, że to jest możliwe. Niektórzy widzą wtedy kolory, niektórzy otrzymują odpowiedzi na swoje pytania. Niektórzy spazmatycznie płaczą, bo po raz pierwszy odczuwają miłość. I po raz pierwszy czują, co rzeczywiście jest we wnętrzu stwórcy. Niektórzy czują się przytłoczeni, bo zaczynają rozumieć, co to jest wyciągnięta ręka Boga. I to, że mają wybór, aby wziąć tą rękę lub nie. Czują, że dostają kontrolę, nad emocjami takimi jak strach, niepewność, martwienie się. Tak więc niektórzy zaczynają mieć głębokie odczucia tych warstw czwartej, piątej, bo czują, że zmienia to ich życie. Ale tylko niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że wykreowane zostało pole, które pozwala wszystkim cząstkom ciała. Odetchnąć, ach, jak to dobrze. Otwiera mi się droga do uzdrawiania. Czy jest możliwe, że channeling może wykreować to wszystko? Warstwy energii, odczuwane nawet na dalekie odległości. Te warstwy tworzą jak gdyby koło, do którego można wejść, aby to odczuwać. I w tym kole, kręgu, można dokonać Przyzwolenia, aby być uzdrowionym. Kryon, gdzie ty zmierzasz z tym wszystkim? Rzadko robię takie channelingi, ale te cztery, z których ten jest pierwszy, będą krokiem milowym w życiu mojego partnera. Będę mówił o uzdrawianiu. Podam wam dzisiaj cztery atrybuty ciała, które są dokładnie związane z uzdrawianiem. W następnym channelingu zidentyfikuję dwa pierwsze, pozostałe zidentyfikuję również jutro. A w ostatnim channelingu z tej serii będę miał specjalne instrukcje dla mojego partnera instrukcje tego, co chcę, aby zrobił. Dla wszystkich, którzy tego słuchają, bezpośrednio lub nie, chcę powiedzieć, że możecie znaleźć miejsce. Gdzie wszystkie cztery channelingi będą razem? Bo wszystko to znajduje się na stronie internetowej mojego partnera. Na początku powiedziałem mu, że wszystkie channelingi powinny być tam umieszczane i być dostępne bezpłatnie dla wszystkich. I tak się dzieje. Tak więc, jeżeli się zdecydujesz, to możesz je wszystkie usłyszeć. Oj, wystraszyłem mojego partnera. Czy jest możliwe, że on może być zaniepokojony w czasie channelingu? Tak, bo to przecież człowiek. Taki jak i ty. A może on nie bardzo chce, aby dostać nowe zadanie? No, podobnie jak i wy. Z tych czterech atrybutów, o których wspominałem, dwa są oczywiste, bo to są trójwymiarowe i używane cały czas. Następne dwa nie są takie oczywiste. Powiem, że należą one do metafizyki. Pierwszy z czterech nazwiemy chemią. Chemia jest podstawowym narzędziem grupy, którą nazywacie grupą medyczną na planecie. Wszyscy w służbie medycznej, a nawet tacy, którzy również zajmują się metafizyką, muszą rozumieć chemię ciała. Powszechne wierzenie na planecie teraz jest takie, że chemia Pozwala znaleźć sposób na to, aby wyleczyć z choroby. Rozumiem, że rozumiecie, o czym mówię. Medycyna alopatyczna, medycyna reagująca, jakkolwiek to nazwiecie, i na tym polu dokonaliście szeregu niezwykłych odkryć. Ale odkryliście również, że jeżeli zmienicie jeden punkt w ciele, to inne punkty reagują od razu, i okazało się, że nie możecie zajmować się tylko jednym organem w ciele i używać do tego chemii, bo inne organy natychmiast na to reagują również. I to zawsze tak było, bo wszystko w ciele jest połączone, że jakakolwiek chemia powoduje reakcję całego ciała. I to jest chemia. Pierwszy z tych czterech atrybutów. W następnym channelingu zrobię identyfikację pewnej części chemii, o której być może nie wszyscy wiedzą. Dojdziemy do tego. Następny atrybut to jest dziedziczenie. Pewno wielu z Was już wie, w jakim kierunku zmierzam. Bo jak idziecie do lekarza, to zapyta Was, czy wasza matka na to chorowała, bo w tej chwili już wiadomo, że możecie mieć geny, które mogą przenosić skłonności do pewnych chorób. Także to, co zdarzyło się w przeszłości dla Twojej siostry, brata, matki, ojca, może być również w Twoim ciele i możesz oczekiwać podobnej reakcji. To jest w pewien sposób również związane z chemią, i zaadresuję to. Dziedziczenie jest dla niektórych z Was złym słowem, bo niektórzy powiedzą: Po co mi próbować się uzdrawiać, kiedy wiem, że i tak umrę na to samo, co umarła moja siostra. Bo przecież ta informacja jest wbudowana do mojego organizmu, jest częścią mojej chemii ciała i definiuje moją przyszłość. Czy to jest prawda, czy nie? I teraz zależy, gdzie patrzysz. Jeżeli zapytasz się współczesnej medycyny klasycznej, dostaniesz odpowiedź, że tak. I dostaniesz dane statystyczne, ile ci jeszcze życia zostało. I co z tym możesz zrobić? Czy doda się zoperować, wyciąć? Ale jeżeli się zdecydujesz, to możesz złamać ten łańcuch dziedziczności. Tak więc te dwa pierwsze atrybuty są bardzo trójwymiarowe. I teraz możemy przejść do ezoteryki. Następne dwa stanowią dużą część waszej własności, ale o nich medycyna nie mówi. Ale znane są uzdrawiaczom, którzy być może oglądają ten program. Jest wiele innych atrybutów, ale wszystkie można je uporządkować w ramach tych czterech. A teraz podam wam numer trzy. Nazywa się szablon Akaszy. Można to również zaklasyfikować do dziedziczności, ale dotyczy to wielu wcieleń, bo w przeszłych życiach może być energia, która stworzy dla Was predyspozycję, aby udawać się na przykład w określone miejsca, mieć określony zawód, jak również mieć choroby i reagować na nie tak, jak reagowaliście w przeszłych życiach. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że jest. Szablony akaszy zawierają sobie energię, którą macie przyniesioną z poprzednich wcieleń. Ci, którzy boją się wody dzisiaj, być może utopili się w którychś z poprzednich cieleń i mogą kreować sytuację, że nawet nie chcecie nauczyć się pływać. To samo dotyczy możliwości zachorowania. Możecie kierować się do miejsc, w których ta choroba wystąpi. I nawet jak próbujesz uciekać od tego szablonu, to nie jest to łatwe. Tak więc szablon akaszy musi być brany pod uwagę, kiedy patrzymy na to w sytuacji, kiedy chorujecie. Bo wracając do, do dziedziczności, skłonności odziedziczone mogą pochodzić z wielu innych poprzednich wcieleń. Bo dziedziczymy pewne skłonności. I to jest to, że artyści są artystami w wielu wcieleniach. Śpiewacy zostają śpiewakami, bo ten szablon jest niezwykle silny. I teraz, co z tym zrobić? Będę o tym mówił jutro. Czwarty atrybut? To jest mój ulubiony temat świadomość. Czy jest możliwe, że to, co myślisz, może zmienić atrybut numer jeden, jak również numer dwa. No i trzeci też. Odpowiedź absolutnie. Czy jest możliwe, że to, co myślisz, może pogorszyć atrybut jeden i dwa? Również tak, absolutnie. Wspominaliśmy już o tym. Przedstawiłem wam hypochondriaka, który się panicznie obawia wszystkich chorób i dostaje je. Jak gdyby zgodnie z rozkładem jazdy. Bo wkłada ogromną ilość energii w to, aby się ustrzec od chorób, bać się ich, a to przyciąga choroby. Czy jest możliwe, że świadomość może pracować w obie strony, i w pozytywną i negatywną? Czy jest więc możliwe, aby przepisać szablony, zmienić oddziaływania chemiczne? Odpowiedź jest tak. O tym też będę mówić jutro. Te channelingi są bezpłatne i możecie oglądać je w każdej chwili i słuchać je po kolei. Dotyczy to również tych, którzy słuchają tych channelingów później. I w ten sposób jest dostępne dla każdego człowieka. Mój partner niecierpliwi się, aby usłyszeć, co to za nowe zadanie będzie dla niego, ale chcę mu powiedzieć, nie bój się. Dasz radę. Choć nie będzie to bardzo proste. Pamiętaj, przecież on jest człowiekiem. To są channelingi dotyczące uzdrawiania. I jest w nich o wiele więcej niż tylko to, co słyszycie. Wszystkie warstwy channelingu oddziaływują na Was. Wrócę. I tak to jest. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.